Do mojej parafii należy młody chłopak o imieniu Kuba. Kuba od dłuższego czasu boryka się z bardzo, bardzo poważnym problemem. Ma kłopoty z mówieniem. Był taki czas, że nie był w stanie wypowiedzieć ani jednego słowa. Myślę, że gdyby Kuba zajrzał do psalmu z sobotniej liturgii, do psalmu 105, to mógłby mieć żal do Pana Boga, gdyby czytał słowa: sławcie Pana, wzywajcie Jego imienia, głoście Jego dzieła wśród narodów. Jak mogę głosić, skoro nie mogę z siebie wydobyć ani słowa? Ale Kuba się nie poddał. Kuba zaczął walczyć. Kuba zaczął ćwiczyć. Zaczął chodzić do logopedy. W ostatnim czasie Kuba dość często przychodzi do naszego kościoła i w czasie liturgii mszy świętej czyta, na razie jeszcze bardzo powoli, z wielkim skupieniem, czyta Słowo Boże. Mogę powiedzieć, że ten jego sposób czytania jest tak przejmujący, że chyba nikt tak dobrze nie słucha Słowa Bożego w kościele w czasie liturgii, jak właśnie wtedy, kiedy Kuba to Słowo Boże głosi. Warto, żebyśmy w naszym życiu nigdy nie opuścili rąk. Żebyśmy mimo trudności, mimo że wszystko wydaje się być przeciwko nam, żebyśmy byli gotowi głosić imię Boga i Bożą prawdę. Tak jak Kuba.